Krążą o mnie jakieś dziwne plotki, jakobym uciekał przed kimś. Nigdy w życiu. Doni nigdy przed nikim nie ucieka i nie będzie uciekał. Pobiegać po prostu poszedłem, wybiegać się, docenić piękno świata. Przed nikim nigdy nie uciekam. Przede mną ucieka. Where's my money? Klucek całe życie goni za pieniądzem, goni za karierą i przegapia, jaki ten świat jest piękny. O, tutaj proszę. Mamy starą tackę po malowaniu. Czy zdawaliście sobie sprawę, ile piękna ma malowanie? Van Gogh, Michał Anioł, to wszystko byli malarze. I spójrzcie, być może oni używali tej tutaj tacki do używania farb. Świat jest wart zwiedzania, więc czuję, że go sobie długo jeszcze pozwiedzam. Okej, słuchajcie ludziki, prezydenta do niego nie ma, gdzieś pobiegł i go nie ma. Ucieka przede mną cwaniak, ale spokojnie, ja wygram w tym sporze. Słuchajcie, to jest nasza okazja, żeby w końcu zbudować tutaj coś w mieście. W końcu możemy jakby bez jego jurysdykcji coś wybudować i zrobić swoje. Dlatego, zanim on jeszcze zwoła wybory i pewnie powoła wszystkich swoich kolegów, może zbudujmy coś z tych klocków, które tutaj dostaliśmy, zbudujmy całe miasto. Opcja budowy całego miasta brzmi może nawet dobrze. Ale troszkę przeraża mnie to i przerasta nawet, no bo jest nas mało budowlańców w tym mieście. Przydałoby się ich zdecydowanie więcej. Może pora w końcu poruszyć temat imigrantów. O, albo tutaj na przykład, spójrzcie, tam są takie cegły. Kto wie, co z tych cegieł było zbudowane? Może Camelot, a może Mars? Nikt tego nie wie. Wiem tylko tyle, ja na pewno nie uciekam, także to nie o to chodzi. Doni się niczego nie boi. Doni jedyne czego w sumie... Dobra, boi się. Boję się, że brak muru załatwi nas wszystkich. I tylko tego się boję. Spokojnie, ja tutaj na tego do niego sobie poczekam. Jest mi winien tyle hajsu za klocki, że nigdzie mi się nie śpieszy, a to pozwoli mi żyć w luksusie do końca życia. Dobra, słuchajcie, zobaczmy co tam mamy. Jakie mamy klocuchy. No, nie za specjalne, trzeba przyznać. Ha. Nie za specjalne. Co my z tego wybudujemy? Specjalnie sprzedałem im takie paście, żeby nie było co z tego budować. Leżało mi to za domem, gniło tam, pleśniało. No to mówię, sprzedam to i jeszcze zarobię. A że Donald zadzwonił i był niezbyt ogarnięty, no to się udało wszystko. Przepraszam, panie Bugarze. No bo te klocki są takie nie za specjalne. Wiem, właśnie o tym mówię. No i potrzebujemy więcej. Wasz prezydent jeszcze nie zapłacił mi za poprzednie. Gdzie on w ogóle jest? Pobiegać poszedł, ale wkrótce tu będzie. Ja poczekam, także spokojnie. Dobra, ale my potrzebujemy więcej tych klocków. Więcej, potrzebujemy dostawy. Da się załatwić? O, koleżanko, wszystko da się załatwić. Wszystko, tylko... Where's my money? Okazuje się, że tak zwiedzając strych możemy znaleźć całkiem ciekawe rzeczy. Na przykład takie kryształy, o... Takie kryształy tutaj są. To są kryształy koralu kryształowego. Całkiem ciekawe. Ciekawe po ile chodzą. Ciekawe, czy to jakieś pieniądze w ogóle może są na tym strychu. Ej, pst. Może wy słyszeliście? Słyszeliście o jakichś oszczędnościach, żeby tu leżały? Ej, słyszeliście? Potrzebuję troszkę pieniędzy. Pieniędzy potrzebuję. No i zabawa prosi, żebym załatwił jej jakieś klocki. No to mówię, where's my money? To ona mówi, że no ona money nie ma, ale jak tylko wróci prezydent, no to mi zapłaci. A że ona jest jednym z ministrów w tym mieście, no to podpisała mi papiery, no to załatwię więcej klocków. No problemo. No to drogie WTF City, mamy tu kolejną dostawę większej ilości klocków. Proszę bardzo. Czy tyle wam wystarczy? Wow. Tyle to już powinno starczyć. To dobrze. No to teraz give me my money. No jak wróci prezydent, to powiedziałam, że będą money. Do tego czasu możesz mieszkać i żyć gościną w WTF City. Ja teraz spadam obejrzeć klocki. Panienko, stop. Chociaż zaliczka jakaś. Jaka zaliczka? Zaliczka, panienko, wisicie mi bardzo dużo pierdliardów teraz złociszy, więc zaliczka chociaż. Ale my tu nic nie mamy, Trump tu rządzi.
Nie obchodzi mnie to. Nie mamy nic. Nic nie mamy. Okej, mogę wziąć w innej postaci. Uczyńcie mnie ministrem do spraw imigrantów. Co? Nie, nie możemy tego zrobić. Stop. Tak naprawdę to możemy to zrobić, ale ten typ mi się jakoś nie podoba. Wydzierani łysole kojarzą mi się z kryminałem, a kryminały to są słabe książki. Ja wolę science fiction albo militarne. No, panienko, bo się pogniewamy i weźmiemy klocki. Nie bierz klocków, to nasza jedyna szansa, tylko możemy zbudować to miasto zanim prezydent wróci. No to jak będzie? No ale to jest poważna rola, załatwię więcej klocków. Więcej klocków? Więcej klocków. Więcej klocków? Tak, więcej klocków. Dasz radę? Dam. Jest więcej klocków. No, to zaiste jest więcej klocków. Teraz możemy budować. Kurde, robi się trochę nocka i zaczyna się ściemniać. Wpadałoby wracać do miasta, ale... Świat jest piękny. Świat jest na tyle piękny, że nie chce się wracać do miasta. Co ja będę wracał do miasta? Nie jest tak, że się kogoś boję. Nie. Ale świat jest piękny i czuję, że jakby farby i kryształy i cegły to nie jest całe piękne świata. Widzę tu jeszcze o folię, widzę tam o, patrzcie jakie tam są skarby tam. Spójrzcie, o kurz tam jest, steropian tam jest. Świat jest pełen pięknych rzeczy. Ja czuję, że jako prezydent WTF City muszę większość o świecie wiedzieć. Dopiero wtedy będę w stanie rządzić tym miastem. Brrr, zimno troszkę. Idę pod jakiś steropian się przykryć, bo czuję, że tu spędzę noc chyba. Brrr. O, jaki piękny steropian tam, jaki piękny steropian.